Cześć, dzisiaj zapraszam na zdrowy deser kokosanki. Musimy najpierw nastawić piekarnik na 170 stopni Celsjusza i ubijamy białka. Najpierw musimy oczywiście oddzielić białka od żółtek. Potrzebujemy dwa białka. Można je oddzielić między skorupkami albo sposobem najjelly między palcami. Białka ubijamy ze szczyptą soli, żeby łatwiej się zrobiły. I jak już zaczną sztywnieć, to dodajemy 6 łyżek ksylitolu, który jest bardzo zdrowy, nie psuje nam zębów i ma dużo mniej kalorii niż cukier, także warto w niego zainwestować. Jak już nasza piana będzie błyszcząca, to dodajemy biurki kokosowe, potrzebujemy 110 g i wszystko łączymy. Do takiej masy dodajemy jeszcze odrobinę tłuszczu, łyżka oleju kokosowego, który też jest bardzo zdrowy. I całość wykładamy na blachę z papierem do pieczenia. Można formować kuleczki albo tak jak ja, między dwoma łyżkami, taki kształt powiedzmy magdalenek. I wkładamy teraz do piekarnika na 20-30 minut. Po 20 minutach warto jest sprawdzić, czy czasem się nie przypiekają i ewentualnie położyć folię aluminiową. Również sprawdzić zawsze od spodu trzeba. Tak wyglądają już gotowe kokosanki. Życzę Wam smacznego. Zapraszam do subskrypcji kanału i na bloga po cały przepis w formie pisemnej. A na koniec wykorzystanie żółtka, przynajmniej jednego.